Cześć, witajcie, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. To co teraz widzicie, to specyfikacja techniczna mojego Raspberry Pi model 4B, rocznik 2018. Zwróćcie uwagę na sam dół, na napięcie 5V, 3A USB-C. Oczywiście, żeby ktoś nie pomyślał, że nie ma, jest tu moje Raspberry Pi kochane. No to teraz trochę pogadamy. Ja sobie będę szedł i gadał. Wy będziecie sobie obserwować ogólnie las piękny. No i dobra, o co tu chodzi? Już wam tłumaczę. Swego czasu zainteresowałem się dziwnymi przypadkami, że Raspberry Pi się palą. A dokładnie palą się w nich układy dialog zasilania. Porobiłem szczegółowe zdjęcia, bo od kogoś dostałem uszkodzony egzemplarz Raspberry Pi 4B z pamięcią 4 GB. I porobiłem szczegółowe zdjęcia i wysłałem te zdjęcia do Daniela Rakowieckiego. Mailowo wysłałem te zdjęcia w załączniku. Do tego jeszcze rozmawiałem z jego pracownikiem Szymonem. No i tyle co mi powiedzieli, to zainteresujemy się sprawą i będziemy się temu przyglądać. No i temat zdech. Powiem tak, od razu usprawiedliwiając Daniela Rakowieckiego, on ma lepsze rzeczy do roboty niż zajmowanie się taką durnotą, bo według takiego człowieka prawdopodobnie to będzie durnota, on na tym nie zarobi, a tak naprawdę tych układów zasilania dialog nie ma. Nie można ich nigdzie dostać. Na szczęście, że ja jestem Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier tej miejscowości. Mam brata ciotecznego, który pracuje w Niemczech, w Holandii, robi windy. To on pogadał tam na miejscu z paroma informatykami i dowiedziałem się takiej rzeczy, że układy zasilania dialog są między innymi produkowane też dla armii brytyjskiej i dlatego nie można ich nigdzie oficjalnie dostać. No. Ale ja wymyśliłem sposób, jak to naprawić. Żeby naprawić uszkodzone Raspberry Pi 4B, na przykład z pamięcią 8 GB, 4 GB czy 2 GB, musimy zakupić Raspberry Pi Zero, na przykład, z pamięcią 512 MB i za pomocą hotera odlutować układ zasilania dialog, a następnie przeszczepić go do uszkodzonej malinki 4B. I tyle. I uszkodzony Raspberry Pi zacznie działać. To jest jedyne, co możemy zrobić, bo tych układów nigdzie nie ma. Nie można ich dostać. Sorry bardzo, ale taka jest prawda. Po prostu ja po emisji tamtego filmu swojego na temat właśnie swojego Raspberry Pi, omówienia sprawy, pokazania zdjęć i tak dalej, po prostu zderzyłem się ze ścianą kompletnie. Kompletnie zderzyłem się ze ścianą, już wam tłumaczę dlaczego. Dlatego, słuchajcie, bo dostałem parę ostrzeżeń od pewnych widzów na YouTubie. Tutaj po prostu zacytuję te ostrzeżenia, że mam się tym nie interesować, bo to jest za duże na moją głowę, że ktoś z moją inteligencją nadaje się tylko do kopania rowów meriolacyjnych, a nie do robienia filmów na temat informatycznej, komputerowej i tak dalej. Że mam zamknąć mordę, mam się nie interesować tematem, bo jak nie to, i tutaj brak informacji do tej pory, bo jak nie to co, to tak samo powiem wam szczerze tutaj kropka, to tak samo jak się interesowałem schronami z I wojny światowej w górze Karwarii, koło Grójca, koło Konstancina Jeziorny, to po prostu powiem wam tak, tam też dostałem ostrzeżenie, że mam się tymi schronami nie interesować, bo ta osoba po prostu wrzuciła mi kartkę z napisanym listem do skrzynki i tam ta osoba powiedziała, że jak nie to wiesz. I był rysunek szubienicy. No. Okej, koniec tematu i wracamy do Raspberry Pi. No i ta osoba, ten widz,
Oczywiście napisał to w taki sposób, żeby to nie było jakieś nic, insynuowanie niczego. No ale ja się nikogo nie boję i nie będę siedział cicho, bo powiem wam tak, pogrzebałem trochę, wykonałem testy, które przeprowadzałem przez kilka miesięcy, pod którymi mój Raspberry Pi działał non-stop, podpięty pod telewizorem. Działał podpięty pod telewizorem non-stop przez kilka miesięcy. Był zasilany ładowarką do Chromebooka i telefonu Greencell z technologią Power Delivery, która ma moc 65 W. I powiem wam tak, mam taki tester do ładowarek ogólnie. Ja go podpiąłem to pod to. No i bardzo stabilne zasilanie było przekazywane 5 V 3 A na malinkę. I u mnie nie odczułem, żeby coś się działo, ale chodzi głównie o to, że trochę poczytałem też w internecie dużo i chodzi o to, że i to nie wiem, to jest połowiczna prawda. Jedni mówią, że palą się układy zasilania dialog w malinkach, które są podkręcane. Druga część po prostu ludzi mówi, że palą się malinki, które nawet nie są podkręcane. A według mnie, wiecie, chodzi głównie o to, że uszkodzeniu podlegają układy zasilania dialog, dlatego że zasilacze, które są dawane do malinek, prawdopodobnie mogą dawać prąd, który ma niezły rozstrzał. 5 V może dawać, ale powiem wam szczerze, może ten rozstrzał być w amperażu. Powiem szczerze, ja nie mam takich narzędzi bardzo super dokładnych, żeby się tym zająć, żeby podjąć się tym tematem, ale ja już zasugerowałem, co może być problemem. Zasilacze mogą być problemem i dlatego może być tak, a nie inaczej. Nie wiem tego, ja nie mogę tego potwierdzić, bo nie mam specjalistycznych narzędzi, nie mam specjalistycznych oscyloskopów, mierników i multimetrów, żeby podłączyć paręnaście rzeczy naraz i sprawdzać, czy to jest tak, a nie inaczej. Więc po prostu ja mówię o tym, bo ja ten temat będę wałkował. Ja się kurde nie będę nikogo bał, że ktoś mnie zastraszy, że możesz tego nie ruszać, bo jak nie, to zaraz ci. No. Bo są ludzie na YouTubie, musicie być pewni, są ludzie, którzy, jeżeli temat jest niewygodny, to oni za wszelką cenę będą starali się was uciszyć. Tak jak już właśnie powiem wam szczerze, dostałem ostatnio komentarz od jakiegoś widza, że mam przestać gadać o Linuxie, bo go to wkurwia. To mu napisałem, przecież nie musisz oglądać mojego kanału. No to on napisał właśnie, pierdolnąłem ci bana. Ja mówię, życzę powodzenia. Jeszcze mówię, nie zapomnij zgłosić to do administracji YouTube'a. Jeszcze zablokuj mi kanał. On oczywiście napisał, już masz przejebane, ja już to robię, już po tobie, już możesz sobie szukać innej pracy. Ale YouTube nie jest moją pracą, to jest moje hobby, które lubię i tak dalej. No to gość chyba się z sedesem na łeb zamienił. Za przeproszeniem. No. Więc ja będę kontynuował temat malinek Raspberry Pi, bo ten temat trzeba wałkować. No bo coś jest nie tak. No, słuchajcie, ludzie, nie powinno być tak, że urządzenie, które kosztuje czasem 400-500 zł, kupujecie to. Jest to fajne, to jest fajne, bo powiem tak, uczycie się czegoś, dochodzicie metodą prób i błędów do pewnych rozwiązań technicznych i sami budujecie superkomputer z takiej malinki. To jest genialne rozwiązanie. Młodzi ludzie, początkujący informatycy właśnie powinni na takich rzeczach się uczyć, bo to są świetne przedmioty do nauki. Na przykład podpinanie kamerki do Raspberry Pi za pomocą taśmy, genialne. Powiem wam tak naprawdę szczerze, że gdybym nie grał na komputerze, gdybym nie grał w gry, to tak naprawdę do słuchania muzyki, oglądania YouTube'a i innych prac, to takie Raspberry Pi by mi w zupełności wystarczyło. Szczerze. A że gram, no to sorry bardzo, to jest za słabe, żeby pociągnąć Cyberpunka 2077. Zaraz ktoś powie, ale masz Chromebooka, możesz grać w GeForce Now. Nie chcę GeForce Now. Zresztą
opinie na temat GeForce Now i usługi NVIDII i serwerów to są różne, więc nie chcę dorzucać do ognia. Zostawiam to osobom, które znają się na tym jeszcze lepiej ode mnie. Więc wracając do tematu, to naprawdę to jest świetna technologia Raspberry Pi i powiem szczerze, to powinno być rozwijane jeszcze bardziej. Ale szkoda, że po prostu... Powiem tak, szkoda, że po prostu pewne technologie w Raspberry Pi są, jakby powiedzieć, okrojone strasznie. Procesor w Raspberry Pi działa na połowie swojej wydajności. Zauważyłem to, bo mam zainstalowany na swojej malince system operacyjny GNU Linux Ubuntu 2310 i on w pełni nie wykorzystuje mocy tego procesora. Już nie tylko ja, ale też wielu youtuberów o tym mówi, że to jest prawdą, że po prostu Linux nie jest w stanie wykorzystać pełnej mocy tego procesora. Jest okrojony o połowę. Zaraz tu się ktoś odezwie, co ty pierdolisz, to jest gówno prawda, tak? To sobie poczytajcie i dojdziecie do tego samego. No. Jest to prawdą po prostu i tyle. Bądźmy realistami, ale tak jest. Dobra. I to by było dzisiaj na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie.